Przesłuchanie. Jacek Stefaniak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś Państwa i moim gościem jest Pan Zbigniew Woźniak. Witam Pana. Witam serdecznie. Człowiek rozlicznych zainteresowań, człowiek, który hobby połączył ze stylem na życie, ale zaczęło się od tego, że znajomi mówią o Panu hrabia. No, przezywają mnie. Nie jestem żadnym hrabią, no ale no, nie mam wpływu na to, jak mnie nazywają. No tak, ale nie bez kozery się to ta nazwa czy te wzięła, ponieważ zainwestował Pan oszczędności życia i kupił stary, zdewastowany pałac, by przywrócić mu dawną świetność. Wszystko się zgadza. Faktycznie kupiłem stary pałac w Wojnowicach koło Raciborza, z którego mam nadzieję zrobiłem znów pałac po wielu latach przerwy, bo wystarczy wspomnieć, że przez 40 lat był tam szpital do roku 2001, a wcześniej PGR, świetlica, mieszkania pracowników, przychodnie. No nie było lekko. No to obiekt mocno zdewastowany. No mocno zdewastowany, ale też trzeba przyznać gwoli sprawiedliwości, że dzięki temu, że był szpital, był ogrzewany i miał naprawiany dach. I to jest chyba najważniejsze dla każdego budynku. Dobrze, to dlaczego? No przecież sprzedać kilka nieruchomości po to, żeby kupić pałac, w nim zamieszkać i przy okazji, żeby ten pałac też był sposobem na życie, z którego da się utrzymać, no to jest prawdziwe wyzwanie. Ja osobiście nie znam nikogo, kto by w ten sposób, taki sposób na życie znalazł. No w życiu często decyduje przypadek. Akurat tak się złożyło, że od zawsze miałem zamiłowanie do staroci, do starych budynków, ciekawych jakichś budowli. No i po prostu przypadek, okazja sprawiły, że był taki pałac do kupienia, w którym kiedyś wcześniej byłem. No i stało się. Jakby ktoś zapytał, czy był to dobry wybór biznesowy, to odpowiem, no niekoniecznie. Ale nie wszystko w życiu można przeliczać i traktować w kategoriach biznesowych. No liczy się również coś, co lubimy czy kochamy, coś, co nam sprawia przyjemność, a z drugiej strony z czegoś trzeba żyć. I udaje się to połączyć? No, pracujemy nad tym, albowiem mamy tam dom przyjęć, jak również mamy kilka muzeów, w szczególności, co chcę podkreślić, Muzeum Horroru, pierwsze w Polsce. I co, są chętni? Przyjeżdżają? Troszeczkę no, się pobać? Generalnie kochamy się bać i to nie troszeczkę, tylko sporo ludzie się lubią bać. Zresztą ludzie sobie szukają jakichś miejsc, gdzie się mogą pobać. No, przypomnijmy, że ludzie wybierają się na te straszne kolejki górskie, czy nawet na rzeczywiste spinaczki, gdzie przeżycie jest niemal rosyjską ruletką, prawda? Czyli co, lubimy ten lekki zastrzyk adrenaliny, któremu zawsze przecież towarzyszy lęk? No czasami nie lekki, ale pewnie w toku ewolucji nam się zakodowało, że musimy się bać. To jest nawet zdrowo, że się boimy, bo proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy się nie bali, no to byśmy chyba no, częściej ginęli w różnych dziwnych wypadkach. A ponieważ się boimy, to czasami odpuścimy przy wyprzedzaniu, prawda? Czasem ta noga z gazu. No na przykład. Więc jednak strach jest pożytecznym stanem. No a ponieważ wyzwala adrenalinę, jest to, można by powiedzieć, jakby narkotyk, a ludzie kochają takie rzeczy. Dobrze, ale sam pałac to nie jedyna rzecz. To także park, który jest wokół niego. No, parku jest 4,5 hektara. Jest to przepiękne miejsce, które no, najpierw trzeba było przywrócić do tego, bo rozumiem, żeby można go nazywać parkiem. Że po upaństwowieniu tego pałacu, to chyba parkiem się wtedy nikt specjalnie nie przejmował. No, niespecjalnie się przejmowali. Powiem więcej, wykorzystywali go jako miejsce składowania gruzów po kolejnych przebudowach. A czasem rezerwuar drewna. Butelek w szczególności. No niestety, jak ja kupiłem ten obiekt, to już skupy butelek nie funkcjonowały, a szkoda, bo by mi się może zwrócił. O, to rzeczywiście. No butelek nie brakowało. No bardzo był zarośnięty, wiele samosiewek, wiele powalonych drzew, jakichś wystających pni. No ale udało się coś z tym zrobić i teraz znów jest piękny, jest oczywiście zamieszkały przez różne zwierzęta, począwszy od dzikich, w szczególności ptaków, jak również mamy zagródkę i to nie małą, bo dwuhektarową, gdzie żyją nam wspaniałe daniele, no również tam jakieś owieczki, a nawet mamy jedną kozę. O. Mieliśmy również osła, ale oddaliśmy go do arboretum w Raciborzu, gdzie jest teraz gwiazdą, no parę razy nawet w telewizji był. No. To rzeczywiście. No dobrze, ale teraz ostatnie przedsięwzięcie, książka. A książka? No, książka jest to mój debiut autorski. Jest to książka typowo sensacyjna, która jest, miejmy nadzieję, że szczęśliwym, połączeniem
prozy o charakterze sensacyjnym z promocją obiektu, ponieważ akcja każdego z czterech opowiadań tej książki w jakiś sposób zapętla się w pałacu, a w szczególności w Muzeum Horroru. I co jest bardzo piękne w tym wszystkim, nawet moi bliscy znajomi, czy też przyjaciele, do końca nie wiedzą, co tu jest prawdą, co fikcją. No właśnie, bo czytając poszczególne nowele, człowiek ma wrażenie, że może coś tam z historii pałacu jest zaczerpnięte. Otóż to, no do końca nikt nie wie, jak to było z tymi nieboszczykami i szkieletami, czy też jak tam było z... Panie Zbigniewie, a straszy? Jakby nawet nie czytając tej lektury, no bo każdy pałac, każdy zamek ma to do siebie, że ducha swojego jakiegoś powinien mieć. Pan ma całe Muzeum Horroru, ale czy abstrahując od Muzeum Horroru, czasem coś tam skrzypią te podłogi, skrzypienie podłóg, tudzież schodów, jest to absolutnie normalna rzecz w starym budynku, gdzie jest dużo drewna, gdzie cały czas zmienia się wilgotność i temperatura. Ale wracając do głównej kwestii, czy straszy, zawsze się uśmiecham, że współczesny człowiek, który żyje w XXI wieku, otoczony takimi gadżetami, internetami, sputnikami, a ta mentalność została taka średniowieczna. Czy straszy? No codziennie ktoś pyta, czy straszy, co powoduje mój taki uśmieszek, ale muszę powiedzieć, że trochę jakby straszy, ale nie przejmujemy się tym faktem za bardzo. No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że śpimy sobie w naszej sypialni i 20 minut po północy spada, znaczy jakiś huk jest w korytarzu, idę zobaczyć, co jest, a to spadł, no taki dosyć spory obrazek, tylko że nie ma fizycznej przyczyny, na której on spadł, ponieważ i ucho jest całe, i ten, powiedzmy, gwóźdź, czy tam wkręt jest cały, kiedy zawiesiłem. Nawet gdybym w ten sposób zamontował ten obrazek w tramwaju, to by przejechał całe miasto i by nie spadł. On nie miał prawa fizycznie spaść, ale spadł. O, czyli też ale muszę powiedzieć, nie boimy się, no generalnie stoimy na stanowisku, nie wierzymy w takie rzeczy, no ale czasem coś takiego dziwnego tak dwa razy do roku się zdarzy. To gdzie książkę można kupić? Gdzie można napić? Książkę można kupić w raciborskich księgarniach. To literatura lekka, łatwa, przyjemna, taka przy której można się zrelaksować. No, później można się wybrać do pałacu, żeby sobie skonfrontować te miejsca i wtedy wyobraźnia jeszcze bardziej pracuje. Można ją nabyć w raciborskich księgarniach, jak również no, w księgarniach internetowych. To pokażmy ją naszym czytelnikom, znaczy naszym telewidzom i potencjalnym czytelnikom. Oko zła, no, tytuł już jest taki zachęcający. Jak również można ją nabyć w Pałacu w Wojnowicach, przy okazji wizyty w naszym muzeum, którymś tam, czy też w naszej kawiarence, czy też z okazji spaceru po naszym parku. Gdzie gorąco zapraszam. Dziękuję w takim razie za to, że przyjął Pan zaproszenie do naszej redakcji. Ja przypomnę, Państwa im gościem był Pan Zbigniew Woźniak, właściciel pałacu, właściciel kilku placówek muzealnych znajdujących się na jego terenie, ale także ostatnio debiutujący pisarz. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękując za uwagę z tego miejsca, czyli z naszego studia, zapraszam już na kolejne przesłuchanie, bo na dziś to wszystko, ale bądźcie z nami. Do zobaczenia.